Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na podwójny komiksowo-figurkowy unboxing na moim kanale. Przyszły do mnie dwie paczki, udało się w końcu też, że przychodzą czasami podwójnie, nie pojedynczo. Wiecie, o czym mówię, także bez zbędnego owijania w bawełnę zacznijmy może. I zaczniemy oczywiście od komiksu. W międzyczasie, kiedy ja będę walczył z tym opakowaniem, Was zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A tymczasem otwórzmy pierwszy pakunek, w którym zaraz się mamy, co też się znajduje. Tyle tego przychodziło, ale ja Was o tym uprzedzałem, że końcówka roku będzie mocna, więc sam się trochę w tym gubię, ale już wiem. Wiem już, co to jest i już Wam zaraz pokażę, jak ładnie w formie takiej, trochę bym powiedział, kanapki zostało zapakowane to. Mike Mignola jest mi bliski, bardzo lubię tego artystę, nawet nie zawsze kiedy tylko odpowiada oczywiście za rysunki, ale i scenariusze. I sobie nadrobiłem coś, co już chciałem kiedyś kupić. Kojarzycie Łowcy Potworów? Jeszcze w takim dodatkowym to zostało zapakowane. Wydobędę. Jeden w ogóle, ja widzę, że on jeszcze jest fabrycznie zapakowany. Spójrzcie. Także pierwszy to jest Pan Higgins wraca do domu. Komiks od wydawnictwa Nonstop Comics. 44,90 tutaj była cena okładkowa. A mi się bardzo, bardzo tanio udało nabyć. I drugi, tak jak mówię, Nasze potyczki ze złem, które prezentuje się następująco. I tutaj też 49,90, ale ta pozycja już jest znacznie pokaźniejszych rozmiarów. Bym powiedział, że tutaj no, coraz większa pozycja, jakby nie patrzeć. I drugi tom, który wygląda następująco. Także ciekaw jestem tej serii. Ta taka fajna fakturka tutaj się znajduje. Ale najciekawsze dzisiaj będzie tutaj. Coś, co no, musiałem po prostu mieć. Od jakiegoś czasu się zachwycam tą postacią. Ciekawe, czy już wiecie, o kim mówię. Muszę sobie tutaj jakoś poradzić, żeby wydobyć. Strasznie mocna tektura, ale to dobrze, dzięki temu pudełko się nie uszkodzi. I zobaczcie, co tu jeszcze dostałem. Cukiereczek, karmelówka. Bardzo dziękuję sprzedawcy. Świetnie zostało to, że tak powiem, prezentowane. I wciągamy folię. Moi kochani, jest to oczywiście Yara Flor. Yara Flor Future State. Tak właśnie. Nie mogłem się powstrzymać i chciałem sobie nabyć tąże bohaterkę. Także tutaj w ogóle jest Andrea Bautista Gomez. Nie wiem, nie będę się teraz w to zagłębiał, ale po prostu nie mogło być inaczej. Na razie nawet powiem więcej. Nie chcę jej jeszcze otwierać. Zobaczymy, jak to będzie, więc taki nie do końca to jest ponownie unboxing, ale no, musiało się to wydarzyć. Więc tak, mam naszą Yarę Flor z Future State. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was, abyście skorzystali teraz oczywiście z okazji i
Skomentowali, polubili, udostępnili. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.